Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Cznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy. Zaczniemy od tego, co jest oczywiste. Jest to w teorii na moim kanale trochę spóźniona informacja, jednakże czy gdzieś Wam było pokazane timelapse, jak kładka się przesuwa? No właśnie. Możecie tutaj zobaczyć po części, jak kładka się przesuwała w maju, co prawda, czyli już jakiś czas temu, bo mamy czerwiec przecież. No ale tak czy siak, kładka dotarła i to już minęło parę dni temu, że tak powiem. Nawet nie tylko parę dni temu. Tak czy siak, kładka dotarła, przesuwała się. Ten timelapse tam trochę jest taki dziwny, nie powiem, że ten dron trochę nie odpłynął z tym sklejaniem tych timelapse'owych zdjęć. Jednakże, no jednak to całkiem ciekawie wygląda. No i tak, przesunęła się. Od razu mówię, to co tutaj wszyscy trąbią i w ogóle kładka się dotarła i tak dalej, to nieprawda. Znaczy, kładka dotarła do samego końca, ale nie jest w całości zrobiona. Po pierwsze, nie ma jeszcze jej całej powierzchni. Bo jak możecie zobaczyć na części tutaj naszej północnej kładki, mamy jeszcze jeden dosyć duży element, gdzie będzie odjazd. I na zjazd z kładki, to po pierwsze, i na dojście do kolejnych tam elementów górą jeszcze, no i do schodów i tak dalej. Czyli i ten element jest tym ostatnim słupem, jeszcze nie został w ogóle zamontowany i tak dalej na naszej kładce, czyli w teorii no, dotarła i co z tego, że tak to powiem. Znaczy kładka ogólnie prawdopodobnie jakoś na przełomie wakacji, wrzesień i tak dalej ma już być w teorii operatywna, czyli funkcjonalna. Ze względów na to, iż kolejne perony, jak będą budowane, przetwarzane, przebudowywane i tak dalej, kładka będzie tak jak teraz nasze przejście podziemne. Czyli na wszystkie perony i wszędzie będziemy dochodzić kładką, przy okazji ze świetnymi widokami na cały plac budowy. To akurat z tymi widokami na cały plac budowy to mi się bardzo podoba, bo na przykład do autobusu na peron, znaczy przy ulicy Tunelowej, będzie o wiele lepsze dojście. Tam będzie jakoś środkiem placu budowy, z tego co mi się wydaje, jednakże to będzie dobra nowina, jeżeli będzie się dało jakoś sensownie dojść tam. Co prawda gorzej będzie z dojściem na peron 8, ale to jeszcze przeżyjemy. Dobrze, a propos peronu 8, to przejdźmy sobie do niego. Tam dużo się nie dzieje. Znaczy, o ile można dużo powiedzieć, że się nie dzieje, jeżeli się wszystko dzieje zgodnie z harmonogramem i pracami. Ogólnie odnoszę takie wrażenie, że ten nasz zachodni tak szybko się buduje, że jak oni mają go wybudować w 3 lata, a zaczęli poprzednie wakacje, no to oni spokojnie się wyrobią, a nawet przed czasem. Także to jest dobra nowina, ale trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że parę peronów to nie mają do przebudowania. Mamy dopiero 3 rozkopane i no jeszcze trochę ich tam jest do rozkopania, dokładnie 5. I to też etapami będą musieli robić, bo nie mogą wszystkich naraz zamknąć. Tak czy siak. Przy peronie 8 mamy wyjścia. Bardzo dobrze wyglądają. Już tam widać, że faktycznie prace już schodzą na poziom tam prawie minus 1, tak mi się wydaje. To już nie jest minus 1, to jest na razie wykop głównie w tym rejonie. No i tak, tak jak już to mówiłem, tutaj schody ruchome i w tych rejonach wszędzie już jest zbyt na nasz cały peron 8. Znaczy jest mniej więcej ładnie zarysowane, gdzie to wygląda i tak dalej. Nie mamy jeszcze po drugiej stronie naszego peronu 8 dojść do Alei Prymasa Tysiąclecia. No ale na to sobie jeszcze poczekamy, bo to będzie robione później, dużo później. Z tego co mi się wydaje oczywiście. Także tak to wygląda, naprawdę całkiem nieźle, prace zaawansowane, no jak żeby inaczej. I to dobrze wygląda, no, nie dość, że dobrze wygląda, to dobrze tam faktycznie idą prace. Także tak to wygląda przy peronie 8. Jak wygląda sytuacja na pozostałej części naszych robót? To tak, może przejdźmy sobie, znowu wskoczmy do peronów tym razem, a konkretniej do peronu 6 i 7. Na jego rejonie pojawiły nam się już rusztowania przyszłego, nowego, wielkiego dachu. Wygląda to już futurystycznie. Znaczy, to wygląda jak lotnisko Chopina trochę. Naprawdę, zmieńcie moje... Znaczy...
całe rusztowanie i słupy do naszego podtrzymywania nowego konstrukcji dachu będzie wyglądać podobnie trochę jak na lotnisku Chopina. A tu mamy już cztery elementy, które faktycznie będą tego. Prawdopodobnie niedługo zobaczymy może już i nawet stojące, bo one będą miały dosyć głębokie fundamenty, żeby takiej wielką konstrukcję dachu utrzymać tutaj i w ogóle. To dobrze, że będziemy mogli już popatrzeć na coś. Na razie to będzie wyglądać głównie jak taki jakiś wielki pałąk wystrzelony w kosmos, nie wiadomo po co. Ale jak zacznie nam tutaj się powoli pojawiać konstrukcja dachu tego futurystycznego, no to zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie bardzo dobrze widać, że peronów starych już nie widać. Że tak to powiem, po naszej stronie zachodniej, po naszej stronie zachodniej, Warszawy Zachodniej, tak wiem, to takie masło maślane mi trochę wyszło, czyli no całkiem nieźle, tam widać już takie powoli fundamenty pod te nowe słupy, i także no całkiem to ciekawie wygląda. Po drugiej stronie naszych peronów jest trochę inaczej, ponieważ mamy tam te małe daszki, które wyglądają. No, jest tam dosyć mocna kratownica, gdyby na górze zamiast blachy była, no nie wiem, na przykład szyba lub jakieś inne trójkąty lub inne jakieś tam figury geometryczne, no to bym to przyjął. Niestety wiem, że tam raczej na pewno będzie blacha, przez co ta część peronów, czyli perony po stronie wschodniej na Warszawie Zachodniej będą trochę gorzej wyglądać, mniej futurystycznie. Na razie widzimy powoli już te dachy się pojawiają i nawet jeden peron całkiem nieźle tutaj nam wygląda, to jest peron 7, nad 8 mamy już, na nowym 8 oczywiście, mamy już, nam powstaje ten daszek, a nad 6 jest już go trochę więcej. Powoli te perony tam pojawiają się, ich zarysy. No i przy okazji przykładce też widać multum już tych schodów do przyszłej kładki. Te całe podmurówki, podstawowa część jest właściwie przy na każdym peronie całkowicie zebrana, chyba nawet na WKD, ale tego to akurat nie pamiętam w 100%. Także tak to wygląda. Przejdźmy sobie do naszej głównej części technicznej, czyli obok naszego latającego spotka. Jak to wygląda tutaj? No tutaj to dobrze wygląda, a nawet bym powiedział bardzo dobrze, bo już pojawia nam się poziom 1, a właściwie poziom parteru. Poziom minus 1 został już wylany i tam te pomieszczenia całkiem nieźle, pewnie w nich prace trwają. Natomiast na poziomie 0 zaczynają nam się już pojawiać ponad poziomem ziemi obiekty, ściany nowe. I to jest wszystko rejony techniczne, tam nie będziemy mieli wejścia, czyli tak samo jak na stacjach metra mamy wielkie obszary techniczne, a my tylko możemy wejść, skasować bilet, ewentualnie pójść do żabki i zejść na dół. Także tutaj będzie podobnie. No oczywiście tutaj chodzi o całe zarządzanie naszą zachodnią i siecią kolejową w tym rejonie. Także no cóż, no w metrze to jest podobnie rozprowadzone, tylko to jest zupełnie inna rzecz, bo każda stacja metra to jest państwo miasto właściwie. Że tak to bym powiedział. Tutaj jest trochę inaczej, bo mamy tylko parę stacji, które są państwem miastem. Zachodnia na pewno jest jednym z takich, chociaż na pewno nie jest aż tak bardzo kontrolowana jak stacja metra. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, mogę się mylić, na zachodniej się mniej znam niż na metrze. Natomiast co akurat się dużo nie zmieniło w porównaniu z ostatnim tygodniem, znaczy z ostatnimi 3 tygodniami, jak pojawił się chyba ostatni odcinek, bo był trochę większy przestój, to możemy zobaczyć, że dalej nie widzimy zbyt dobrze naszych obiektów nad tunel tramwajowy w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia. Tutaj na razie zbytnio większego wykopu nie mamy. Jest tylko obrys i tyle. Także no poczekamy sobie, pożyjemy, poczekamy, zobaczymy. Tam z tego co pamiętam, w niektórych miejscach pojawiają się już przyszłe rejony, gdzie będą słupy takie niedocelowe, tylko słupy tymczasowe. Ogólnie na tych rejonie minus 2, gdzie będzie nasz tramwaj jeździć, to bardzo dużo będzie słupów do podtrzymywania całej konstrukcji, gdzie będą nasi pasażerowie chodzić, kafejki i inne rzeczy. To jest dosyć ciekawe zrobione, bo nie będziemy mieli na dole, znaczy, wiadomo, na dole to i tak zbytnio nie będziemy nic widzieć, jak będziemy jechać tramwajem. Ale tam będzie słupów naprawdę od groma, jak patrzymy sobie na przekroje, to tego tam będzie naprawdę dużo, więc nawet może to być, że większość tych słupów, które będą teraz powstawać, to nie będą takie tymczasowe, tylko już docelowe, co jest dosyć ciekawe. No i tak, co bym tu jeszcze mógł powiedzieć, od drugiej strony od naszego przystanku autobusowego tam zbytnio dużo się nie dzieje, jest przystanek i tyle. A, jeszcze jedna rzecz, nasze przejście pomiędzy peronem 6, którego nie ma, a peronem 5, czyli tam gdzie jest nasze przejście do peronu 8 dla pieszych, myślane mi wyszło znowu, możemy zobaczyć w użyciu na filmie, jak wyglądają nasze szlabany dla pieszych.
i faktycznie zazwyczaj ludzie się z nich stosują. Bo trudno te przelewane obejść. To nie jest tak jak na pytanie 8, gdzie tam dało się przecisnąć. Tutaj są tak te szlewane wyciskane w różne rejony, że trudno je obejść. Trzeba byłoby dołem iść, a nie wszystkim chce się schylać. Tak czy siak, dobrze, że to jest przejazd kolejowy tylko i wyłącznie przez jeden tor aktualnie, więc dużo pociągów tutaj nie jeździ. Przy okazji przypominam, Melex cały czas kursuje. Także to akurat całkiem dobrze funkcjonuje, nawet Melex ma tam już swoje własne mapy na OpenStreetMap relacje. Także całkiem źle funkcjonuje. O, teraz zobaczyłem te schody, a propos to schody są tylko i wyłącznie z tego co widzę do pedonu 4, 3, 2, 1. Na razie tam jeszcze aktualnie schodów nie mamy, tych betonowych wylanych. To mniej więcej w ten sposób wygląda Warszawa Zachodnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Kolejny raz pojawimy się tutaj, mam nadzieję, że trochę szybciej, na pewno w czerwcu. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. Możecie wcisnąć wspieraj obok tego przycisku subskrybuj, abym się bardziej rozwijał. No i co tu dłużej mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, no jak chcecie sobie pogadać o zachodniej i innych rzeczach, to zapraszam do mojego serwera na Discordzie. Linki do niego w opisie. Do zobaczenia już wkrótce. Nie wiem co będzie kolejne, ale na kolejnej zachodniej powinien się pojawić Sykut. Cześć!